Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Spotkałam dziś uczestników na wspaniałej wystawie w wernisażu Sztuka Pop Art. Uczestników reality show Love Island. Hotel Paradise. Hotel Paradise. Love Island. Love Island. Aga i Matt, cześć, witam serdecznie. Witam. Miło. No właśnie, wzięłam was specjalnie razem, żebyście mi opowiedzieli, co się dzieje w takim reality show? Jak to wygląda od zaplecza? No, tak naprawdę jesteśmy zamknięci w jednym wielkim budynku, tutaj w moim przypadku hotelu. Różne tak naprawdę charaktery, różne różnice zdań. No i tak naprawdę się dzieje ta cała akcja, tak? Także szybko jest o jakieś nieporozumienia, afery. I to chyba mi się wydaje, że najlepiej się sprzedaje w telewizji. I dlatego powstają właśnie tego typu programy. A u ciebie to chyba związki z tego, tak? U nas polegało na tym, żeby znaleźć swoją miłość. Tak, znaleźć partnera. Albo partnerkę. Dokładnie, zależy kto leci. I znalazłaś miłość? Po programie. Po programie? Tak, zaraz mówiłeś po programie. Ale w programie nie udało ci się? Nie mam do kogo się czucia, aczkolwiek nie przetrwało to tej próby. Okej. Dobra, ja nic nie mówię. Zapytam. Słuchaj, powiedz mi, jak to jest właśnie być w takim programie zamkniętym 24 na dobę? Tak naprawdę, no niby masz tę wolność, ale z drugiej strony nie możesz. Możesz opuścić program, ale wtedy opuszczasz ten program, a musisz być w jednym miejscu, prawda? Dokładnie, rozumiem. Tak naprawdę właśnie to jest totalnie nienaturalne środowisko dla nas, tak? Bo jesteśmy zamknięci, nie mamy opcji takiej, żeby wyjść sobie nagle z programu i opuszczamy, wychodzimy gdziekolwiek. Tym bardziej, jeśli jesteśmy, tak jak w moim przypadku, byliśmy na Bali, więc nie było takiej opcji, żeby... Czasami człowiek miał nawet takie myśli, że chciałbym stąd wyjść, chciałbym zrezygnować, ale myśli sobie, nie, jednak nie, idę dalej, walczę dalej. O finał na przykład, jeśli chodzi o tak jak u nas w programie było. Także są totalnie, nienaturalne warunki dla nas, po prostu dla ludzi. Ale jesteśmy wtedy zdani na siebie i wtedy wiadomo, albo pozyskujemy przyjaciół, komuś bardziej ufamy, mniej, albo po prostu jest wtedy ciężej się odnaleźć w takim miejscu. A ty powiedz, jak się czułaś w takich warunkach? Nawiązałaś jakieś przyjaźnie, miłość nie przetrwała, a przyjaźnie z programu przetrwały? Tak, mam cały czas kontakt z niektórymi z uczestników, to była fajna przygoda, kilka tygodni czy tam, w zależności kto ile czasu spędził w willi, bez telefonu, bez internetu, bez książki, bez rozmów z bliskimi, to jest naprawdę fajne przeżycie. I uważam, że każdy powinien coś takiego doświadczyć, po prostu taki detoks od telefonu, bo teraz każdy jest skupiony, cały czas pisze, sprawdza Instagrama i tak dalej. Jeżeli chodzi o miłość, myślę, że ciężko jest takim... Okej, po naszym programie przetrwały dwie pary chyba, z tego co kojarzę, ale myślę, że ciężko jest mieć ten związek w willi poza willą. A mam kontakt z kilkoma uczestniczkami i spotykamy się. Jednak. Nawet jesteśmy sąsiadkami, tak? No właśnie, chciałam zapytać, bo jesteś piękną dziewczyną, czy koleżanki, uczestniczki nie były zazdrosne? Było tak, że robiłyście sobie psikusy na złość po to, żeby po prostu wyeliminować przeciwniczkę? Nie, raczej nie było czegoś takiego. Czyli jednak prawdziwe przyjaźnie się nawiązały? Tak, może ciężko mówić o przyjaźni, tak? Bo przyjaźń nawiązuje się na przestrzeni, na przełomie lat, aczkolwiek jakieś tam fajne znajomości powstały. Świetnie, a powiedz, jak to jest u facetów właśnie w tego typu reality show? Robiliście sobie takie... psikus, coś takiego, żeby po prostu wyeliminować przeciwnika poza kamerami. Ja na przykład jestem osobą totalnie taką, która stara się jakby nie robić sobie wrogów, więc jeśli w moim przypadku, tak, staram się robić to zawsze uczciwie, aczkolwiek czasami były takie momenty, kiedy byliśmy sparowani z kimś i kiedy przychodził nowy uczestnik, przystojniejszy, to jednak człowiek czuł troszeczkę, takie zagrożenie z drugiej strony, także są czasami takie myśli, aczkolwiek raczej wydaje mi się, że każdy chce się trzymać też taką ekipą, bo tak naprawdę wiadomo, jesteś tam zdani na siebie i raczej nikt tam sobie nie wchodzi w drogę. Miał tyle dobrze, że on tam poleciał ze swoim najlepszym przyjacielem. Razem mieszkali w Anglii i tak dalej, także powiedz swoją historię. Tak, dokładnie. Ja w ogóle poleciałem na wyspę do Bali, do hotelu z moim najlepszym przyjacielem, którego znam 15 lat, także mi też troszeczkę było też łatwiej, tak? Miałem jednak tą osobę, z którą mogłem zawsze porozmawiać, doradzić się. Więc to też jest taka niesamowita przygoda, tak? Byliśmy razem, przeżyliśmy niesamową przygodę, a mój przyjaciel wygrał program, także bardzo dobrze to będę wspominał, do końca życia. Czy kamery były rzeczywiście 24 na dobę, czy były momenty wytchnienia? Kamery były cały czas. U ciebie też? Tak, dokładnie. Kamery były właśnie... Nie włączali nawet na parę sekund? Absolutnie. Nie było takiej mowy, żeby gdzieś tam się skryć, schować czy gdziekolwiek. Kamery po prostu były wszędzie, było grane 7 dni w tygodniu, 24 godziny, żeby po prostu nic, co mogło być ciekawe, nie umknęło.
A zdarzały się u Was takie momenty, u Ciebie zdarzyły się takie momenty, że zrobiłaś coś przed kamerą albo powiedziałaś, czego później żałowałaś? Totalnie, bardzo. Ogólnie wiesz, akcja toczy się 24 na dobę, tak? A telewizja pokazuje te 40 parę minut, jest ponad godzinę, także wiadomo, że nie wszystko jest tak, jak w rzeczywistości było. I później ludzie dziwnie, różnie to odbierają, czasami negatywnie. Także w tym momencie, jakbym poleciała do Willis, zachowywałabym się trochę inaczej. Też nigdy przy tym nie oglądałam żadnego reality show i nie wiedziałam, wiesz, jak to wygląda. Ale aczkolwiek nie żałuję. Nie żałuję, byłam sobą, nie żałuję, było fajnie. No ale na przyszłość po prostu byłabym taka bardziej zdystansowana i spokojniejsza. Ale aczkolwiek teraz oglądam drugą edycję i druga edycja jest jeszcze odważniejsza. Pary szybciej zaczęły, wiesz, się tworzyć, całować, zbliżać do siebie. Także... No właśnie, kontrowersje tak naprawdę wzbudzają duże zainteresowanie. To prawda, jeżeli chodzi o widzów, to wiadomo, nie obchodziło mnie to mocno, aczkolwiek moi rodzice to oglądali i jednak ta córeczka tatusia, co zrobiła w programie, to on jednak tak średnio to odebrał. Mhm. Ale byłaś sobą. Byłam sobą. Mhm. Nie udawałaś kogoś innego, nie robiłaś czegoś pod kamerę, pod publikę? Zupełnie nie, zapomniałam, że tam są kamery. Tak? Czyli bardzo dobrze się tam czułaś? Tak, czułam się fajnie, komfortowo. A powiedz mi, jak u Ciebie? U mnie ja tak samo, ja bardzo się czuję, jestem bardzo zadowolony z mojego występu, moi rodzice są bardzo ze mnie dumni. Mam dosyć surowych rodziców i no miałem gdzieś tam to on the back of the head, jak to się mówi, z tyłu głowy, że no będą to oglądali, więc oczywiście nie chciałem przynieść im żadnego wstydu, także każda moja decyzja też była przemyślana podwójnie i po prostu jestem bardzo zadowolony z tego, jak mój wizerunek został przedstawiony, także niczego nie żałuję. Czyli wizerunkowo było ok, a nie uważacie tak, że na przykład jest im bardziej coś zrobicie szalonego, głupiego właśnie przed kamerami, tym będziecie bardziej rozpoznawalni, lubiani, a może nie lubiani? Wiesz co, wydaje mi się, że nie myślisz o tym będąc tam, może pierwszego, drugiego dnia masz cały czas to w głowie, że ok, jestem w telewizji, ktoś mnie ogląda, ale później nawiązujesz znajomości, czujesz się komfortowo, po prostu zapominasz o tym, działasz naturalnie, nie myślisz schematami w większości przypadków. Zapominasz, że jest kamera. Dokładnie. Jeżeli ktoś tam potrafił grać 24 na dobę, to naprawdę podziwiam, bo ja nie byłabym w stanie. Czyli byłaś zupełnie naturalna, ale mówisz, że w innej edycji albo w innym programie już byś się inaczej jednak zachowywała ze względu właśnie na rodziców. Po prostu byłabym spokojniejsza. Ale to twoja nie okazywałabym swoich uczuć tak mocno. Aha, ale to twoja prawdziwa natura jednak jest taka i chciałabyś pokazać swoją grzeczniejszą stronę. Zdecydowanie. Okej, okay, rozumiem. Czy to dlatego właśnie, że chciałabyś odbierana być jako elegancka dama, a nie zwariowana dziewczyna? Nie, niekoniecznie, bo uważam, że nie jestem jakoś super zwariowana. Mam momenty, kiedy jestem spokojna, mam momenty, kiedy jestem temperamentna i szalona. Aczkolwiek mówię, widzi to moja mama, widzi to mój tata i niesmaczne było dla nich oglądać, że kogoś tam pocałowałam, szczególnie, że wiadomo, kamery różnie to pokazywały. Można żywo oglądało to subtelnie, zostało pokazane w telewizji i dlatego to było po prostu niesmaczne dla moich bliskich. I tyle. A opinia innych zbytnio, no niestety nie obchodzi mnie. Kamera troszeczkę przekłamuje właśnie. Czasami jest zupełnie inaczej w życiu, prawda? A w kamerze wygląda to inaczej i można odebrać to na dwojaki również sposób. A powiedz mi, jak to było właśnie, jak twój przyjaciel wygrał? Nie czułeś się lekkiego smutku? Nie czułeś się, że to ty powinieneś wygrać? Jak to było? Ja wprawdzie odpadłem w tygodniu finałowym. U mnie ogólnie była bardzo śmieszna sytuacja, bo ja odpadłem chyba po pierwszych trzech dniach, ale zostałem przywrócony do programu. Później dotarłem z tą parą do finału, praktycznie do tygodnia finałowego. No niestety, no ktoś musiał odpaść. Ja poległem na bardzo śmiesznym zadaniu. Mój przyjaciel nadal tam był, więc jak najbardziej no, na tym polega przyjaźń, tak? Więc jak najbardziej kibicowałem do końca i wiedziałem od pierwszego dnia, że on wygra. No i tak naprawdę, kiedy wygrał, to tylko mogliśmy sobie zbić ploteczkę, powiedzieć plan, mission accomplished, jak to się mówi. I bardzo byłem zadowolony z tego, bardzo się cieszyliśmy. Ach, no właśnie, na tym polega prawdziwa przyjaźń, prawdziwa miłość, że jednak jeżeli nawet nie możemy być z partnerem, nie możemy wygrać programu, to jednak chcemy dla przyjaciół tej miłości również jak najlepiej. No niesamowici jesteście. Program reality show, a macie takie wartości. Jakie jeszcze wartości wami kierują w życiu? Ciężko teraz mówić. Dla mnie przede wszystkim najważniejsza jest szczerość i ambicja. Ambicja. Uważam, że człowiek powinien być w życiu ambitny i bez ambicji. Po prostu ja nie potrafię swojej relacji budować z ludźmi nieambitnymi. Cudownie. Co jeszcze jest ważne w życiu? Ja podzielam tutaj oczywiście Agi tak samo zdanie. Szczerość, ambicje w życiu. To, żeby doceniać, że
mamy swoich bliskich, rodzinę, tak, bo wiadomo, życie jest kruche, różnie to bywa i myślę, że właśnie takie rzeczy małe, powinniśmy z nich się najbardziej się cieszyć tak naprawdę. Niesamowite, ale moi kochani, wróćmy, bo jesteśmy właśnie przy pięknych obrazach, przy pięknej sztuce, pop art. Interesujesz się pop artem? Pop artem nie aż tak, modern art bardziej, ale widziałam kilka rzeczy. Jest bardzo robiony na podobę Alka Monopoly, który jest bardzo znany. Także podoba mi się, jestem jego fanką i jestem zachwycona. A dlaczego? Dlaczego? Kocham kreskówki, a Alk Monopoly robi wszystko z Monopolym, z dolarem, z Mickey Mouse i tak dalej. I teraz to też tak wygląda, niektóre z tych rzeczy. Także jest fajne. Byłam w wielu galeriach sztuki, ale głównie mówię modern art, ale tutaj kilka mi z tych obrazów albo oczy ci się świecą. Nie widzisz tego, ale oczy ci się świecą, jak opowiadasz o tym. Tak? Jest naprawdę, słuchajcie, jest naprawdę genialnie sztuka. Trafiła ci do serca pop art. Tak, podoba mi się, zdecydowanie. A jak ci się podoba pop art? Generalnie ja jestem dosyć kreatywną osobą i bardzo podobają się ogólnie tego typu wystawa. No, są tu same najlepsze brandy na świecie, najbardziej znane, najbardziej rozpoznawalne. I no, póki co to jest jeden z moich pierwszych takich eventów i przyznam, że chyba pojawię się na kolejnych. Niesamowite. Ja dziękuję wam serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, bo mam dużo pytań do was i bawimy się. Wieczór jest naprawdę udany. Piękna sztuka, wspaniali ludzie, wspaniałe miejsce. Zapraszamy. Dziękuję serdecznie.